Siemka, moi drodzy, witamy was pięknie z panem Ogórem Rickiem. Słuchajcie, Pixelbox, dostałem Pixelboxa, ale co jest najlepsze, patrzcie, teraz na przykład mogę tak, jak chcę się zrelaksować, albo myślę o pieniądzach, rzucam sobie zieleń dolarową. Chcę łąkę, rzucam sobie inny odcień. Chcę mieć twitchowo, rzucam sobie twitchowy fiolet. Jestem wściekły, robię sobie czerwono. Także, no, my może dzisiaj pobawmy się w klimacie pieniężnym. Także słuchajcie, co tam u was? Wszystko dobrze, mam nadzieję. Pixelboxa, odpakowanie trochę opóźnione, ale z tymi pixelboxami w moim przypadku to tak jest, że ja raz dostaję w terminie, raz później, raz ich w ogóle nie dostaję, ale tym razem dostałem, o, patrzcie, zmienił się design na taki niebieski, bardzo ładnie, chyba że to jest jakaś specjalna, na pewno specjalnie śmierdzi, śmierdzi normalnie jak czysta farba. Ała, już się uciąłem. Specjalna edycja. Wygląda bardzo zacnie. Z tej strony taki szary, tutaj taki niebieski, w zasadzie błękitny, albo to jest jakiś morski, nie wiem, ponoć faceci rozróżniają trzy kolory i no. I jednym z nich jest chujowy. Nieważne. Moi drodzy, odpakowujmy. I przy okazji, jak tam u was wszystko dobrze? Jutro premiera trailera Battlefielda. Potem za niedługo E3. Będziemy restreamować na pewno. Widzicie wszystko dobrze? Chyba tak. Także będzie ogółem... Jak to się... A! To tak! To nie ma tak! O! To tak. Kurwa, panie! Dobra. To na pewno jest Pixelbox. Żebyśmy nie zapomnieli czasem, co otwieramy. Czy to jest jakaś naklejka? Czy to jest tylko takie... Fajnie śmierdzi w każdym razie. Będę sobie tu odkładał. Koszulka zwyczajowo na koniec. Słuchajcie, co tu mamy? Mamy pisemko. Premiera miesiąca Sea of Thieves. Kultura gier wideo w Polsce. Jest to gazetka pod tytułem Pixel. Powiem szczerze, moi drodzy, znaliście takie pisemko? Ja nie. Tutaj o Pixel Heaven. Mamy tutaj ogólnie o grach, z tego co widzę. O coś o FPS-ach. Hitman w roli zabójcy. Świeży druk. Ładny kredowy papier. Będzie co, jak to mówią, poczytać na sraczu. Także chętnie to sobie przejrzę. Na pewno. Co mamy dalej? Mamy... Pixel Heaven 2018. Taka... To jest pocztówka. Coś takiego, karteczka. Dobra, co mamy dalej? Tu co mamy w środku? Brylok, moi drodzy. Otwieracz do piwa. Otwieracz do piwa z... A to jest multitool. Moi drodzy, multitool z Mario. Bardzo ciekawe. I mamy tutaj... A, bo to jest takie i jako otwieracz, i jakaś piłka taka, widzicie, jakby coś trzeba było przeciąć. Taki, no chciałem powiedzieć, taki wielofunkcyjny multitool. No, jak sama nazwa mówi, multitool jest wielofunkcyjny, no. Także bardzo spoko, ciekawa rzecz. No nie! Bez jaj! Pac-Manowa lampka, która, jak wiecie, świeci się tutaj za mną. Będę miał dwie, albo jedna pójdzie gdzieś tam może na rozdanie, no powiem wam. Tego się generalnie nie spodziewałem, bo to są drogie rzeczy, ale fajnie. Bogato jest dzisiaj, powiem wam. Naklejeczka. Pin. Podkładki pod kubek. Wzorowane na kadridżach do NES-a. Aż to muszę otworzyć, już zepsułem. O, patrzcie. One są oczywiście takie tekturowe. I wzorowane na te kadridże, jakie się do NES-a używało. Zajebista sprawa. Szczególnie jak ktoś taki prowadzi właśnie gamingowy tryb życia. I co tu mamy, moi drodzy? Zmieniająca kolor szklanka. Na jakiej zasadzie ona zmienia? Contents one, color change glass. Czyli, dobra. Już to rozwalę pewnie. Kurde, bele. Nigdy... Nie umiałem otwierać takich rzeczy.
już się chyba nie nauczę. Aha, czyli że tutaj mamy namalowanego Pac-Mana, widzicie? I jak nalejemy do tego, czy piwo, czy chyba... Icons appear when cold. Czyli po prostu jak nalejemy do tej szklanki zimnej substancji, no to podświetlą nam się na takie, to podświetlą nam się te postacie i te wzory tutaj Pac-Manowe. Bardzo fajne, także picie piwa na pewno nabierze nowego całkowicie kolorytu. A zobaczmy, z czym ta koszulinka. Koszulinka, moi drodzy, z... Czyżby była z Mario, ale z Mario takim will be back. Z Mario w klimatach takich, jakby to powiedzieć. No cytat jest oczywiście zainspirowany tutaj, chciałem powiedzieć Predatorem, Terminatorem, ale cała utrzymana jest w takiej stylistyce retro, bym powiedział. Taki trochę jak był Far Cry Blood Dragon. Także bardzo fajna, bardzo ładna. Fajnie wonio. Będę nosił. No na pewno największe zaskoczenie tego wszystkiego to jest ta lampka, którą już mam. Ale fajnie, spoko. Od przybytku głowa nie boli, jak to mówią. I to by z tego Pixelboxa było tyle, moi drodzy. Powiem wam szczerze, na bogatości. Ten jest naprawdę na bogatości. I coś jeszcze miałem powiedzieć. Aha, a propos E3. E3, jak wiecie, zaczyna się już 9 czerwca. W zasadzie to jeszcze nie jest samo E3, bo to jest impreza EA Play. Ale ja tą imprezę już też gdzieś na pewno będę śledził, bo podczas niej będą pokazywali nowego BF-a, którym, nie ukrywam, no jestem zainteresowany. Szczególnie, że będzie się działo w klimatach II wojny światowej. I co? I będę restreamował na pewno te live'y, które będą leciały z tych konferencji. Na pewno te z Microsoftowej, te z tą Sony, chociaż ta jest o 3 nad ranem, będzie trochę ciężko, ale może wyczymiemy. To się będzie mi na Twitchu wszystko przewijało, Twitch TV Niklaus, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. I co? Instagram, wrzucam tam dziennie fotki, Niklaus Pieron, łącznie małymi literami na Instagram, jakbyście nie wiedzieli. I cóż, tyle. Pojawiają się dalej co około 2 tygodnie odcinki na Gryfnie, na fanpage'u Gryfnie, seria Kurs Śląskiej Gotki. Kaj uczymy godać po naszymu, czyli po śląsku, chociaż taka audycja po naszymu, czyli po śląsku, chyba już jest w Radiu Fest, czy kajś tam indziej, nie wiem. W każdym razie, jak naruszyłem prawa autorskie, to sorry. Ja nie chcę do więzienia. I tyle. Piękna pogoda, korzystajcie. Ja sobie jeżdżę właśnie regularnie na rowerze. Też jak się zrobi jeszcze trochę cieplej i trochę zrobię tych rzeczy, które mam do zrobienia tutaj stacjonarnie, to gdzieś się wybiorę właśnie z kamerą i pokręcimy coś w plenerze. Kilka fajnych pomysłów do zrealizowania generalnie czeka. I to by było tyle. I dzięki za uwagę. I zostawcie łapkę w górę, żeby nie wiem po co, żeby była, bo zasięgi YouTube'owe są już takie, że miesięcznie z YouTube'a to zarabiam tak na jednego dużego kebaba i kole może. Także to jest taka symbolika, ale niemniej jednak chciałbym coś tutaj wrzucać, żeby coś tutaj było i ten kanał tam jakoś, coś tam, coś by się coś działo, żeby była jakaś akcja. No, to tyle, moi drodzy, dzięki za uwagę, wszystkiego dobrego, chowcie się, pysk. Czymcie się i pa pa!